I wracamy do Państwa jak najbardziej z kolejnym gorącym pytaniem na naszej antenie. Maciej Wolny, witam Państwa serdecznie. Ponownie witam moich i Państwa gości, którymi są senator Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, niezależny. Panie senatorze, witam ponownie. I pan senator Jacek Bury, Polska 2050. Panie senatorze, kłaniam się ponownie również. Witam. Panowie, zacznijmy naszą rozmowę od cytatu, tym razem z prezesa Porozumienia Jarosława Gowina, który był gościem wydarzeń na antenie Polsat News, i posłuchajmy też, jakie słowa padły, a słowa dotyczyły przede wszystkim rządu Zjednoczonej Prawicy. Po dwóch kadencjach rządów PiS-u ta formuła się wyczerpała. Trzeciej kadencji no nie tyle moglibyśmy nie przetrwać, to byłoby zbyt katastroficzne, ale to nie byłoby rozwiązanie dobre dla Polski. Ale co takiego złego jest w rządach PiS-u, skoro był pan w tych rządach wiele, wiele lat? Byłem przez 6 lat, to prawda. Wiele rzeczy akceptowałem, na wiele się nie godziłem, chociażby wybory kopertowe. Natomiast proszę sobie przeczytać, pewnie pan redaktor zresztą to zrobił, dzisiejszy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. No on tam ogłasza tak naprawdę, że rezygnujemy ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. To jest 250, lekko licząc, 250 miliardów złotych. Czyli i Krajowy Plan Odbudowy się tutaj w tej wypowiedzi pojawia pana prezesa Jarosława Gowina. Pytanie do pana senatora Jacka Burego w takim razie. Czy rzeczywiście formuła Zjednoczonej Prawicy się wyczerpała, panie senatorze? Proszę państwa, no ja widzę ten problem od 2 lat, od momentu, kiedy zakończyły się wybory prezydenckie. Przecież wtedy nastąpiła taka pierwsza niby to rekonstrukcja rządu, która de facto nie była poparta żadnymi ustawami, które by zmieniały funkcjonowanie Rady Ministrów. I co chwilę jest tam jakaś karuzela. Szczerze mówiąc, po tych 2 latach przestałem wierzyć, że oni są w stanie się dogadać i rządzić, czyli pracować dla dobra Polski. Oni się kłócą między sobą, walczą wewnętrznie i marnują siły na to, żeby być bliżej koryta, bliżej władzy, większe wpływy mieć. Natomiast kompletnie nie zajmują się problemami zwykłych obywateli i tym, żeby w Polsce następowała poprawa i rozwój gospodarczy. Z jednej strony tak, panie senatorze, tu i tyle, tak? Panie senatorze, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też nie można odmówić rządowi Zjednoczonej Prawicy pewnej reaktywności, że podejmuje jakieś działania, wychodząc naprzeciw problemów, które się pojawiają, a tych problemów jest dosyć sporo. Już ocena tych działań może być oczywiście różna, ale tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy reaguje na problemy, no nie można powiedzieć, że takiej reakcji nie ma. Panie redaktorze, oni reagują na problemy, które sami de facto generują, albo na problemy, które się pojawiają, które były lekceważone wcześniej. No nie, no, ale jeżeli chodzi o pandemię, panie senatorze, czy o kwestie dotyczące wojny, to nie można powiedzieć, że to jest jakieś lekceważenie, czy że to problemy, czy ta reakcja była za późna. Że rząd wiedział, nasz rząd wiedział od listopada, że będzie konflikt na Ukrainie. I też niewiele zrobili, żeby się do tego momentu przygotować, podczynić pewne działania. Poczynając od samej pandemii. Ja pamiętam, jak mieliśmy obrady Senatu, bodajże to był piątek, i senatorowie PiS-u się śmiali z nas. Jaka pandemia, co, nic nam nie grozi, wszystko jest okej, pod kontrolą, żyjmy normalnie. A w poniedziałek nagle ogłosili zamknięcie kraju. Czyli od ściany do ściany. I tak samo jest z wieloma innymi rzeczami. Doprowadzili do zapaści energetyki polskiej. Nie ma w tej chwili węgla. No to wymyślmy dopłaty. Co z tego, że dadzą ludziom pieniądze? Chyba tylko kupują spokój. Bo za te pieniądze ludzie węgla i tak nie kupią, bo go nie ma fizycznie i zabraknie takiej ilości, jaka jest potrzebna, żeby Polacy mogli się ogrzać. Także on reaguje, rząd? Tak, reaguje. Ale najprostszym sposobem jest wydrukowanie pieniędzy na koszt podatnika i danie tych pieniędzy podatnikom i powiedzenie: macie, cieszcie się, właśnie wzięliśmy kredyt pod zastaw waszych hipotek, pod zastaw przyszłości waszych dzieci. Tutaj o kwestiach energetycznych moglibyśmy jeszcze porozmawiać w kontekście dywersyfikacji dostaw energii, bo gdyby nie było tej dywersyfikacji, to wtedy jeszcze większy problem rzeczywiście by występował. Ale jak pan senator Jan Maria Jackowski w takim razie ocenia rządy Prawa i Sprawiedliwości, rządy Zjednoczonej Prawicy? Czy zgodzi się pan z tym sformułowaniem Jarosława Gowina, że ta formuła po prostu się już wyczerpała, że 2 kadencje i wystarczy, że trzeciej nie powinno być? Bo ja chciałbym też zauważyć, że patrząc na sondaże, być może na tych sondażach nie zawsze powinniśmy się opierać, no ale jednak no nie widać takiej tendencji wyraźnej, czy nie można takiej tezy postawić, żeby ta formuła według wyborców przynajmniej na razie się wyczerpała. Ja uważam, że PiS miał bardzo dobry program wyborczy w roku 2015 i 2019. Kibicowałem temu programowi.
Natomiast nastąpiło duże odejście od tego programu, od tych zasad, chociażby jeżeli chodzi o standardy w życiu publicznym. Myślę tu o nepotyzmie, myślę tutaj o traktowaniu spółek Skarbu Państwa jako no, pewnego rodzaju łupu polityczno-gospodarczego, który jest dla swoich działaczy. I myślę, że to odejście od ideowości, którą prezes bardzo dobrze Kaczyński dostrzega, i tak zwane tłuste koty, które po prostu już w tej chwili głównie się zajmują, czy w znacznej mierze się zajmują swoimi sprawami, polepszaniem swojego bytu i swoich bliskich, to jest potężny problem, plus jeszcze oderwanie od realiów życia codziennego. Bo myślę, że te niektóre wypowiedzi znanych polityków pisowskich, a o tym, że to niemożliwe, żeby 10 zł pozostawało po tym, jak opłaci się mieszkanie, czy o tym słynnym chruście, czy inne tego typu wypowiedzi, no niestety świadczą o tym, że następuje pewne oderwanie od rzeczywistości. I teraz tak, pan mówi, że sondaże pokazują, że owszem, PiS jest partią numer jeden w tej chwili, jeżeli chodzi o sondaże, i nikt tego nie podważa. Natomiast z wszystkich sondaży wynika, że w zasadzie PiS będzie miał ogromne problemy, żeby rządzić samodzielnie, to jest to raczej niemożliwe, a nawet żeby w koalicji z kimś rządzić, to też nie bardzo się z tych sondaży to układa. I z tego punktu widzenia trzeba myśleć w kategoriach, że obóz rządzący będzie miał duże problemy z tym, żeby po wyborach parlamentarnych, które nastąpią, utrzymać władzę. A jeżeli nie utrzyma władzy, to jest bardzo prawdopodobne, że ten obóz w tej formule i jako formacja taka, no będzie ulegał po prostu pewnemu rozpadowi z takich czynników po prostu oczywistych. I z tego punktu widzenia myślę, że prezes Kaczyński to doskonale dostrzega, i stąd ten jego objazd kraju. Też decyzja o odejściu z rządu. Decyzja o odejściu rządu i tak dalej, ale z drugiej strony no, zgodził się na to, że nie przestrzegano tych standardów i spółki stały się po prostu takim elementem zasilania działaczy partyjnych i uposażania. To teraz... I z tego z kolei jest finansowana też działalność publiczna. To co prawda może w tej chwili nie wpływa bezpośrednio na spadek sondaży, ale prędzej czy później takie zjawiska niestety dla PiS-u nastąpią. Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość musi się na pewno mocno pilnować. Być może zostało to zauważone, tak jak sugeruje pan senator, ale zobaczymy też, jakie działania konkretnie zostaną podjęte i czy te działania przyniosą rezultat. Ale ja chcę gdzieś zapytać w drugą stronę. Co wyborcom dzisiaj może zaoferować szeroko rozumiana opozycja, co może zaoferować Polska 2050, jakie porozumienie też między poszczególnymi ugrupowaniami, bo cały czas się mówi, że będzie być może jedna lista zjednoczonej opozycji, że być może dwie listy. Jak na to wszystko patrzy pan senator Jacek Bury i czy poza tymi listami może ważniejsze będą jednak propozycje, konkretne propozycje dla wyborców? I tutaj z panem redaktorem się bardzo zgadzam. Według Polski 2050 ważne jest to, co proponujemy Polakom i jaki model Polski widzimy w przyszłości. My chcemy Polski, która będzie owszem suwerenna, mocna, niezależna politycznie, ale silna też gospodarczo. Musimy dbać o rozwój naszego kraju, o inwestycje, bo dzięki temu ludzie będą lepiej zarabiać. To nie można zabierać bogatym i dawać biednym w nieskończoność, bo to nie prowadzi naprawdę do niczego. Chcemy pomagać tym, którzy są w trudnej sytuacji, ale pomagać, a nie jakby tworzyć permanentną sytuację biedy i sponsoringu tejże biedy. No nie można w ten sposób działać na dłuższą metę. To jest gospodarka rabunkowa. My w Polsce 2050 naprawdę popieramy każdą dobrą propozycję, która padnie niezależnie czy z prawej, czy z lewej strony, jeżeli ona jest dobra dla Polaków, jeżeli przyniesie jakieś pozytywne rezultaty w długiej perspektywie. Czasami trzeba też o tej krótkiej pomyśleć, jak najbardziej. Ale zatroszmy się w końcu o Polskę, a nie o walkę dwóch plemion w Polsce, bo ja mam wrażenie, że ta tradycja walki między sąsiadami czy tam ugrupowaniami w Polsce jest bardzo silna. Mamy do czynienia z walką Kargula z Pawlakiem, którzy są w klinczu
i nawalają się, nie patrząc na to, panie senatorze, a Polska 2050 jest za Kargulem czy za Pawlakiem? My jesteśmy za Polakami. My jesteśmy za tym, żeby zatroszczyć się w końcu o rozwój naszego kraju, a nie o to, która partia, czy PiS, czy Platforma będzie rządzić w Polsce i będzie traktować ją jako swój własny, prywatny folwark. Czas to zmienić. Idzie nowe. Ja mam nadzieję, że Polska 2050 jako nowe ugrupowanie właśnie te nasze standardy pokaże Polakom, zaoferuje i Polacy wybiorą coś takiego rozsądnego, a nie populizm i uwłaszczanie się partii na majątku narodowym. Ale to Polska 2050, panie senatorze, pójdzie do wyborów samodzielnie, czy może jednak w jakiejś koalicji? Jak to wygląda? Panie redaktorze, tego jeszcze nie wiemy. Do wyborów mamy jeszcze co najmniej rok czasu. Patrzmy, co się będzie działo. Natomiast zapraszamy w nasze szeregi wszystkich rozsądnych ludzi, którym na sercu leży dobro kraju i rozwój gospodarczy naszego kraju i dobrostan obywateli, a nie tylko bycie przy władzy, bycie przy korycie. To może to jest zaproszenie dla pana senatora Jackowskiego? Jeżeli pan Jackowski, pan senator się widzi w naszych szeregach, możemy zawsze porozmawiać. Dla mnie zawsze był człowiekiem rozsądnym, aczkolwiek musimy porozmawiać, które rzeczy możemy razem robić, a których nie. Pan senator Jan Maria Jackowski, co pan na to? Ja mówię w ten sposób. No faktycznie do wyborów mamy ponad rok. Myślę, że jeżeli chodzi o Senat, to tutaj współpraca środowisk różnych będzie znacznie łatwiejsza, ponieważ słyszymy o koncepcji bloku senackiego, który miałby łączyć różne środowiska. Ordynacja akurat do Senatu jest taka, że sprzyja tego typu mechanizmowi, tworzeniu takiej platformy politycznej. Więc z tego, co słyszymy, to tutaj zaawansowane są prace na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi, pan pyta mnie o konfigurację opozycji w wyborach parlamentarnych do Sejmu, to trudno w tej chwili wyrokować. Sądzę, że jedna lista to raczej jest to bardzo mało prawdopodobne. Podobne, czyli lista całej opozycji do Sejmu, ale może dwie, może trzy listy będą. Natomiast wszystkie sondaże wskazują na to, że naprawdę trudno będzie Prawo i Sprawiedliwości, które nominalnie może wygrać te wybory, może mieć najwięcej posłów, ale nie będzie miało bezwzględnej większości. Panie senatorze. Specjalne środowiska, z którymi mogłoby zawrzeć koalicję, łącznie też nie dadzą bezwzględnej większości w Sejmie. I to jest ta trudność. Panie senatorze, to jeszcze pytanie na koniec naszej rozmowy, bo zaczęliśmy od pana Jarosława Gowina, od tej wypowiedzi, to chcę o porozumienie zapytać, bo był pan na konwencji porozumienia w maju 2022 roku, czyli no w perspektywie czasu dość niedawno, a dzisiaj mija też rok od dymisji Jarosława Gowina z rządu Zjednoczonej Prawicy. Jak pan patrzy dzisiaj na rolę porozumienia w kontekście opozycji, w kontekście budowania też jakichś bloków wyborczych? Powiem w ten sposób, że widać wyraźnie, że opozycji trwają bardzo intensywne konsultacje. Co się z tego urodzi, trudno w tej chwili powiedzieć. No, środowisko porozumienia, faktycznie byłem na konwencji, ale ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Byłem zaproszony jako ekspert, jako gość z wypowiedzią i nie uchylam się od takich zaproszeń i w różnych środowiskach, które mnie zapraszają, swoje poglądy prezentuje. Natomiast co się urodzi z tej współpracy? Czy porozumienie Jarosława Gowina będzie ściśle współpracowało z Koalicją Polską, czyli ze środowiskiem PSL-u i koalicjantami PSL-u w formie wyborczej? To jest w tej chwili dość taki prawdopodobny scenariusz. No i Polską 2050, bo tutaj też sam Jarosław Gowin o tym mówi, że to by była ta druga lista, czyli Szymon Hołownia, Koalicja Polska. Tak mówi Jarosław Gowin. Panowie, moglibyśmy kolejne 15 minut na pewno o tym porozmawiać. Niestety czas nas dogonił. Panowie, pięknie dziękuję za spotkanie, za panów wypowiedzi. Senator Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony, senator Jacek Bury, Polska 2050 byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dobrego dnia, spokojnego dnia życzę, a was, drodzy widzowie, zachęcam do pozostania z telewizją w polsce.pl. Do zobaczenia.